No, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was antyhaul, czyli taki film, w którym będę Was zniechęcać do kupowania produktów, które będą trendowały w nadchodzącą jesień. Tak, o których będzie się mówiło dużo, jak zresztą co roku, bo to są takie rzeczy, które do nas wracają właśnie mniej więcej w okolicach sezonu jesień-zima. No i nie tylko, wiadomo, ale ja skupię się przede wszystkim na tych, które są dedykowane właśnie temu jesiennemu okresowi. Oczywiście powiem Wam, Dlaczego uważam, że nie warto w nie inwestować, o ile oczywiście nie macie takiej potrzeby i być może zainspiruje do tego, że zanim podejmiecie jakąś decyzję odnośnie kupienia czegoś z tej listy, po prostu przemyślicie to dwa razy. No to zapraszam Was do oglądania. Pierwsza rzecz to krótkotrwałe trendy modowe, które będą akurat królowały w okresie jesień-zima 2024-2025. Sprawdziłam, co będzie akurat modne w okolicach jesieni i wybrałam te rzeczy, które moim zdaniem właśnie są tylko sezonowe, krótkotrwałe i bardzo szybko wyjdą z mody i uważam, że nie są to takie rzeczy, w które po prostu warto inwestować przede wszystkim jakieś większe sumy. Jedną z tych rzeczy będą Poncha, takie nakrycia, które wracają co jakiś czas, tak co ileś tam sezonów słyszymy o znowu modne jest poncho. Pomijając gusta, wiadomo są różne, to jest to raczej trend skierowany do specyficznej grupy, do raczej mniejszego niż większego grona odbiorców i nawet jeżeli ludzie za tym pójdą to będzie to tylko i wyłącznie wynikało właśnie z tego, że to jest modne że to jest w trendach, a nie dlatego, że ktoś faktycznie uzna, że będzie to jego okrycie wierzchnie takie ponadczasowe, że będzie z tego korzystał, no nie, prawdopodobnie tak szybko jak ta moda przyjdzie i odejdzie i wiele osób po prostu będzie miało zalegające poncza w szafie kolejna rzecz to jest styl retro ale tutaj przede wszystkim w trendach mają być sztuczne futra, perły cętki, ja mam w sumie na sobie teraz, ale ja akurat lubię, więc oczywiście to tyczy się osób, które właśnie raczej pójdą, bo to jest modne, a nie dlatego, że to jest w ich stylu, bo tutaj jakby wtedy no nie ma o czym mówić, tak? Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy na co dzień i nosi, czy to jest modne, czy to jest niemodne, no to jakby tutaj spoko, tak? Ale jeżeli ktoś. Jest poddatny właśnie na to, co widzi w mediach społecznościowych, na to, co widzi gdzieś tam w internecie, na pokazach mody. Jeżeli interesuje się modą i po prostu idzie w jakiś trend, bo to jest topie, no to może się okazać, podobnie jak w przypadku tego poncza że bardzo szybko mu się to przestanie podobać i zwyczajnie zostanie z niepotrzebnymi ubraniami w szafie. Kolejny trend ubraniowy to skórzana odzież. Skórzane płaszcze, kurtki, spodnie, sukienki i tego typu różne wariacje. I o ile są takie elementy właśnie odzieży, garderoby, które są skórzane i są ponadczasowe, właśnie jakieś Ramoneski, jakieś kurtki skórzane. To myślę, że tutaj w przypadku płaszczy, jakiejś spodni, sukienek, już bardziej spódnice, to jest też raczej krótkotrwały trend, który pojawi się sezonowo i po prostu tak szybko jak przyjdzie, tak odejdzie. Tak? Więc tutaj też trzeba być ostrożnym i jeśli faktycznie chcemy. Jakby pójść w tą stronę, to warto to przemyśleć i wybrać coś, z czego będziemy faktycznie korzystać przez lata, nawet, tak? No bo jeżeli kupimy, postawimy na prawdziwą skórę, no to wtedy faktycznie jest szansa, że taki, taka kurtka na przykład przetrwa z nami przez wiele, wiele lat. Jeżeli pójdziemy bardziej w te elementy, które właśnie są tylko tymczasowe, czyli moim zdaniem jakieś skórzane spodnie, skórzane sukienki, w których raczej będziemy się pocić, tak, nie jest to zbyt przyjemne i wygodne, czy skórzane płaszcze, tak, takie widziałam, one wyglądają ładnie, ja nie powiem, bo one są fajnie skrojone, tutaj wiecie, mają pasek, wiąza... wiązanie i tak dalej, wyglądają bardzo ładnie i nawet bym powiedziała, że elegancko w odpowiednich stylizacjach, ale myślę, że to nie jest trend, który utrzyma się zbyt długo, tak, są takie rzeczy jak na przykład właśnie jakieś kurtki takie krótsze Ramoneski czy spódnice skórzane. To już prędzej jest takim trendem, który faktycznie się utrzymuje tak naprawdę od lat, ale takie inne, powiedzmy Wariacje na tą skórę niekoniecznie. I ostatni taki trend z kategorii moda to jest krata. I z tego co widziałam, to będą modne jakieś takie duże kurtki w kratkę, płaszcze, marynarki i tak dalej. Nawet nie taką, wiecie, delikatną kratę, tylko wręcz taką mocną, intensywną. I wiadomo, że to jest kwestia gustu, chociaż moim zdaniem kratkę jest trudno połączyć z innymi elementami garderoby. O ile nie mamy takiego, wiecie, specyficznego stylu nie potrafimy łączyć różnych wzorów różnych materiałów, no to wtedy może być problem i kupimy sobie taki płaszcz, który no, sam będzie wyglądał ok ale później w zestawieniu z naszymi ubraniami już wiecie, będzie się to gryzło i totalnie do siebie nie pasowało i wiadomo, że każdy może ma inaczej ale ja na przykład w takiej sytuacji po prostu już nie mam ochoty takiej rzeczy w ogóle nosić, jak ja muszę się zastanawiać, wiecie, kombinować z czym to połączyć, a już w ogóle myślę, że słabo jest wtedy, kiedy tylko jedna czy dwie rzeczy z naszej szafy pasują do tej, którą sobie kupiliśmy, która jest w jakimś tam na przykład nietypowym kolorze czy wzorze, i mamy później właśnie problem, że tylko z tym możemy to nosić, tak? Więc tutaj może dojść myśl, a tu może sobie coś dokupię, żeby mi do tego pasowało, no bo skoro już mam powiedzmy taki płaszcz, marynarkę, to szkoda nie wykorzystać. No i tutaj już wiecie, zachodzi cała lawina, tak? Wiadomo, że moda jest dla ludzi i jeżeli ktoś się tym interesuje, lubi sobie odświeżyć co jakiś czas szafę yy, i kupić coś nawet w trendzie, tak? To nie ma w tym nic złego, mi też się zdarza. Ale ważne jest, żeby sobie to przemyśleć, tak, żeby nie podejmować impulsywnych, pochopnych decyzji, które właśnie zostawią nam, nas później z rzeczami, których nie będziemy nosić. Warto, jeżeli właśnie kupujemy coś, co jest aktualnie modne ym, i co jest takie, wiecie, wątpliwe, że pozostanie ta moda z nami na dłużej, a my jednak lubimy gdzieś tam się wpisywać w te trendy, no to y, warto właśnie dwa razy sobie przemyśleć to i postawić y, na przykład na coś takiego bardziej uniwersalnego, tak, czyli chcemy tą kratkę, powiedzmy, albo chcemy te centki, to wybierzmy coś takiego, co możemy połączyć z wieloma rzeczami w naszej szafie, co możemy, wiecie, kombinować i, e, i stylizować na różne sposoby. Tak, więc tutaj przede wszystkim w tej kwestii mody chodzi o to, żeby podejmować takie świadome, przemyślane decyzje odnośnie tego, co kupujemy i czy to, co kupimy, będzie pasowało do tego, co już mamy w szafie, bo jeżeli nie, to może być problem. I przysporzy nam to tylko niepotrzebnie jakiejś takiej irytacji. Ok, lecimy dalej. Sezonowe akcesoria i dodatki i chodzi mi tutaj wiadomo o takie typowo jesienne. Wydaje mi się, że jesień to jest e, królowa różnych akcesorii i dodatków, które są promowane gdzieś tam w sieci, i pokazywane przez influencerki. Wiele osób lubi taki jesienny klimat, kiedy wszystko staje się takie wiecie przytulne, oczywiście o ile ta pogoda za oknem nie jest taka beznadziejna, tylko faktycznie mamy taką piękną złotą jesień. No to też oddziałuje to na, na nastroje, na to, że jednak cieszymy się z tej jesieni i chcemy też ją zobaczyć w swoim otoczeniu, takim domowym powiedzmy. No, i wtedy mamy taką potrzebę, żeby a tu sobie kupić nowy kocyk, a to jakieś świeczki, a to jakieś dekoracje. Spoko, nie ma w tym niczego złego. Fajnie sobie od czasu do czasu urozmaicić tą, to nasze otoczenie i, i to, ten nasz wystrój w domu, ale uważam, że. Czasami idzie to trochę w złym kierunku. Co roku to samo, tak? Co roku jakieś tam są już inne koncepcje w sklepie, już trochę inne rzeczy są sprzedawane, i widząc to, ludzie po prostu chcą. Co z tego, że mam już w domu, mogę to wykorzystać, skoro teraz jest coś innego w modzie, starają się wymyślać coś innego, coś nowego, bo wiedzą, że to, co już w zeszłym roku było kupione nie ma znaczenia, ludzie kupią kolejne rzeczy i właśnie nie ma co się na to nabierać tylko raczej podchodzić do tego na zasadzie, że ok, sprawdzę najpierw co mam w swoim domu i być może mogę to wykorzystać, wystylizować na taki powiedzmy jesienny klimat jeżeli kupimy tych dekoracji za dużo to wykorzystamy je prawdopodobnie tylko w tym sezonie jesiennym, który raz trwa dłużej, raz trwa krócej, w zależności jak szybko przyjdzie do nas zima. Ale później, jeżeli nakupimy, zgromadzimy dużo takich typowo jesiennych elementów, to potem być może będzie nam się to gryzło z innymi sezonami. Ja myślę, że lepiej postawić na coś takiego bardziej uniwersalnego. I przede wszystkim, słuchajcie, warto przejrzeć to, co już mamy, tak? Bo być może jest już w naszej kolekcji, dekoracji coś, co będzie idealnie pasować. Akurat na ten sezon i ewentualnie coś sobie dokupić, tak? Ale to powinno być przemyślane, bo nie ma co zbierać, moim zdaniem, takich durnostojek, jak to się mówi, które po prostu tylko zbierają. Kurz. Kolejna rzecz to Superfoods i suplementy diety. Znowu, jesień to jest taki okres, gdzie dużo mówi się o wzmacnianiu odporności, o, ym, o badaniach, o tym, żeby właśnie przyjmować witaminy, żeby jakby wspierać ten swój organizm, zadbać o ciało, przygotować go na trudniejsze warunki zimowe i tak i jest to jak najbardziej. Spoko. Ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że o nasze ciało, nasz organizm trzeba dbać, e, aczkolwiek e, to jest też pole do tego, żeby znowu po raz kolejny zacząć nam wciskać kolejne e, super e, specyfiki, które po prostu e, obiecuje nam się, że wpłyną pozytywnie na nasze zdrowie i nasze samopoczucie. I ja nie mówię, bo oczywiście jest wiele takich produktów, które jak najbardziej są zdrowe i warto je przyjmować. Ale jak zawsze, i tutaj warto podejść do tego z głową. Nie tak, że, nie tak, że gdzieś tam w sieci zobaczymy reklamę jakiegoś e, jakiś witamin tak, firmy X e, czy oleju firmy Y. E, tylko po prostu lepiej najpierw, zanim już się zdecydujemy, zrobić li research zrobić sobie badania, sprawdzić, czy my mamy jakieś niedobory, jeśli tak, to jakie i co warto wspierać i po prostu na tej podstawie ewentualnie po prostu sobie coś tam kupić. Co jakiś czas przychodzi moda na inne rzeczy. Mieliśmy modę swego czasu na nasiona chia, na jakieś e, jagody goja, orzechy różnego rodzaju i tak dalej i tak dalej. No i spoko, to wszystko jest na pewno zdrowe, ale też nie chodzi o to, żeby się tak na to fiksować Nie wiem, w tym sezonie jest powiedzmy moda na Kasztany afrykańskie, to nagle teraz my musimy po prostu te kasztany jeść, bo tylko to jest zdrowe. Oczywiście nie istnieje chyba coś takiego jak kasztany afrykańskie, ale to jest taki przykład. Po prostu jak to wygląda, trochę tak. Nagle mówi nam się o czymś, o czym nie mieliśmy pojęcia. A nagle to się staje super zdrowe, najzdrowsze ze wszystkich rzeczy. Poniekąd rezygnujemy z tych naszych lokalnych, również zdrowych rzeczy na rzecz takich, właśnie obcych, gdzieś z drugiego końca świata. Także myślę, że warto mieć takie rzeczy na uwadze i nie dać się wkręcić w takie chwilowe mody, które mają tylko i wyłącznie na celu zarobienie na nas pieniędzy. Kolejna rzecz to gadżety fitness. I odzież sportowa. Myślę, że jesień to jest taki sezon, w którym stawia się bardzo często na takie Sporty indorowe, jakieś aktywności fizyczne, e, uprawiane pomieszczenia, fitness, siłownia, basen. No i to jest też taki czas, w którym właśnie możemy być narażeni w cudzysłowie, na różne reklamy, właśnie odzieży sportowej. Zaczynasz nowy sport, to jest idealna okazja na to, żeby kupić sobie to, 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 to i to. I dokładnie tak samo jest w przypadku gadżetów. Ludzie nakręcają się na jakąś aktywność, bardzo często zaczynają od kupowania, czy to ubrań, czy gadżetów, Budżetu właśnie. Później ta zajawka gdzieś tam troszeczkę się rozmywa, zapał spada i zostają z tymi wszystkimi rzeczami niepotrzebnie. Więc warto brać to pod uwagę w momencie kiedy planujecie na przykład na jesień zacząć uprawiać jakąś aktywność fizyczną, do której Potrzeba czegoś więcej, to zanim zaczniecie kupować, być może na początku wypożyczajcie, tak? korzystajcie z tego, co jest dostępne za darmo. I dopiero z czasem pomyślcie o kupnie na przykład jakichś tam gadżetów, które będziecie mogli używać podczas ćwiczeń w domu, tak? No bo później, no po co macie gdzieś tam trzymać niepotrzebne rzeczy, których nie będziecie używać, bo sport, do którego to kupiliście. Już nie będzie gdzieś tam w ogóle Wam odpowiadał. I ostatnia rzecz to wielofunkcyjne urządzenia kuchenne. No i znowu, może się powtórzę, ale jesień, zima to jest taki okres, gdzie dużo więcej myślimy o gotowaniu, o pichceniu. No i wtedy też bardzo często właśnie myślimy o zakupie różnych robotów kuchennych, które będą część tej roboty wykonywać za nas. I o ile słuchajcie, ja jestem jak najbardziej zwolenniczką tego, żeby ułatwiać sobie pracę i jeżeli potrzebujemy faktycznie takiego wielofunkcyjnego robota, który. Zaoszczędzi nam czas i tak dalej, to jestem za tym, żeby faktycznie w coś takiego inwestować. Ale, no, ponieważ właśnie to jest taki okres, w którym my możemy być trochę bardziej albo za bardzo nakręceni na coś, to może się okazać, że po prostu podejmiemy pochopną decyzję i kupimy coś, czego tak naprawdę nie będziemy używać. Podam wam przykład. No, jakby każdy zna, każdy wie, czym jest Thermomix. Jest to taki robot kuchenny, o którym. Dużo się mówi. Ja bardzo często gdzieś tam, e, wiecie, w sieci widuję, tak na jakichś relacjach ludzi, których obserwuję i tak dalej. Ja sama mam Thermomixa. U mnie większa część rodziny ma Termomiksy, więc jest to taki, taki robot kuchenny, którego możliwości ja znam. Natomiast powiem Wam tak. Ja Thermomixa mam tylko i wyłącznie dlatego, że był to prezent ślubny. Sama. Nigdy bym go sobie nie kupiła. Dlaczego? Dlatego, że akurat ja absolutnie nie wykorzystuję jego wszystkich funkcji. Ja wykorzystuję tylko go do wyrabianie ciasta i do mielenia. Nie lubię w nim gotować, nie chcę mi się w nim gotować. Wolę zrobić to tradycyjnie, powiedzmy, bo mam wrażenie, że wychodzi dużo szybciej. Nie chcę mi się szukać żadnych um, jakichś tam specjalnych przepisów. Wiadomo, raz na jakiś czas przychodzi jakaś wena, to ok, coś tam spróbuję, ale generalnie to nie jest robot kuchenny, który u mnie byłby wykorzystany w 100%, więc i gdybym ja go kupiła, to uważałabym, że to były z, z, trochę zmarnowane pieniądze, nie? A też mi się wydawało, słuchajcie, że ja go potrzebuję i ja się ucieszyłam. Nie, jak rodzice mi powiedzieli, że y, dostaniemy go w prezencie, ale później, wiecie, tak y, z biegiem lat zrozumiałam, że no, ja go nie do końca używam. Ja to mam, więc spoko. Co jakiś czas się przydaje, ale generalnie no, uważam, że nie jest to coś, czego ja jakoś bardzo potrzebuję, bez czego nie mogę żyć. I wiele osób podejmuje decyzję o kupnie takich rzeczy właśnie pod wpływem tego, że widzą mu innych, oglądali się właśnie filmików, na których ludzie gotują różne takie, wiecie, wymyślne dania. Ale warto się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję, bo to są niemałe pieniądze, czy Akurat do naszych potrzeb faktycznie potrzebujemy aż takiego urządzenia, aż takiego drugiego, aż takiego nie wiem, wielofunkcyjnego, bo być może okaże się, że wystarczy nam coś. Wiecie, za połowę tej ceny albo za jedną trzecią tej ceny. I żeby nie było, to nie jest jakaś antyreklama Thermomixa, bo jeżeli ktoś faktycznie z niego korzysta, to to jest bardzo fajne urządzenie. E, aczkolwiek to jest taki po prostu przykład tego, że no nie zawsze to, co super, to co wielofunkcyjne, jest nam potrzebne. Także to by było na tyle. Pięć kategorii rzeczy, o których będziemy słyszeć, będzie się mówiło. Może to nie będą takie, wiecie, ogólnoświatowe wielkie trendy, ale są takie rzeczy, które po prostu sezonowo do nas wracają i zachęcają nas do. Konsumpcji, do kupowania. I moim celem było po prostu zwrócić uwagę, na co uważać. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze propozycje, takich rzeczy, które wydaje Wam się, że pojawiają się sezonowo, właśnie tak w okolicach jesieni, zimy i które Waszym zdaniem nie są warte zainteresowania. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa Pa!